Cześć, ja jestem Viper i zapraszam na kolejny materiał z cyklu GeForce Now Rise of the Tomb Raider. I przypominam, oczywiście na początku każdego odcinka, że gra jest w całości strumieniowana, więc nie ma problemu z instalowaniem tej gry na swojego peceta. I cóż, myślałem, a jednak tak, to jest obóz, gdzie mogę tutaj co nieco zrobić, ale chyba już to zrobiłem na końcu poprzedniego materiału, więc teraz już tylko możemy iść dalej. Zaraz zobaczymy, co tutaj czeka nas za... A to? Tak, to jest oczywiście do przeczytania, możecie sobie zatrzymać. No i lecimy dalej. Tak, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Aha. Robi się nieciekawie. Flowers. What did you say? What did you say? I can't understand you. Something's wrong. My head is spinning and oh no. Oh no. It's too late. Die. No. Must be dreaming. It isn't real. It can't be. Po prostu idź dalej. Zresztą sami widzicie, co tutaj się dzieje. Lara nawdychała się jakichś oparów, z jakichś pyłków kwiatowych. Więc może widzieć co nieco więcej niż przeciętny szary człowiek. A nawet instynkt teraz tutaj przetrwania nie działa. Lara, Dad? No, it can't be. No, wait. I'm close. Kurczę, zatoczyłem kółko. Where am I? How far does this path go? It's not real. Not him. Dad, stop, please. Ach, kurczę! Ale się wystraszyłem. There is a truth behind the door. I just want to leave, please. O nie. No. Ale jasna. No, this isn't. Co to jest? Someday. You'll understand. Who are you? Come and see. Jasny kwi. That's not possible. It's just a myth. He's here. I'm sorry, Lara. There is no return. You're going to rot out here. Dagonak, my god, I'm gone. Ach, kurwa. Ah!
kurczę. Dobra, trzeba kurczę przenieść się gdzie indziej. No wstawaj, kurczę, bo ja sobie tutaj kompletnie nie radzę. Miotać jakimiś pociskami. Hallucinating. God, I hope I was. Hallucinating? There is a flower in a valley that can bring on visions, but the effects are too weak. Any idea what this place is? I see ducks and pipes. Soviet from the looks of it. It has to be the outpost the Soviets built to study the ruins. My grandmother was a scholar and they brought her here to help with her research, but the last time Grandpa ever saw her. There was only one survivor, an officer who stumbled out a few weeks later. He said the witch made them do things. No i co my tu mamy teraz? To mi to dało rozwalenie tego. Aha, kolejne informacje, tak? No zawsze to coś, zawsze to jakieś punkty, jakby nie patrzeć. Tymczasem rozejrzyjmy się tutaj. Co ja tutaj w ogóle muszę zrobić? Someone's been in here recently, building on top of the ruins. What do you see? Some sort of makeshift distillery. Smells just like the flowers. Shit! Of course! She's refining the pollen, weaponizing it. There's no magic here, Nadia, just someone very... Wait, but if it is just a person, then wouldn't the pollen affect her too? If she can resist it somehow, then so can we. Czyli to nic nie dało, a tutaj co jest? A więc to tak, teraz musimy tutaj przymocować. O właśnie. Jeszcze bliżej. Oh yeah! It's been weeks since these bastards dragged me from the group. I found something. One of the prisoners wrote down a formula that might counteract the effects of the pollen.
It has to be for my grandmother. The witch killed her, and now she's gonna help save Grandpa, just like in one of his stories. Nadia. Have faith, Lara. Hop back to the Soviet installation where we met. I'll help you find what you need. O, proszę. Czy coś tutaj będę mógł z tego tytułu już zrobić? Jasne, mamy kolejny punkt umiejętności. Co ciekawe, nie zobaczmy tutaj tego awanturnika. Chyba tutaj specjalnie się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o ilość dodatkowych perków. Tutaj mamy śmiercionośną siłę. Bezszelestne lądowanie. Okej, okay. Nie będzie bezszelestny, nie przyciąga uwagi wroga, no tak, to jest zakończona ta informacja. No i dobra. I teraz ja przyszedłem stąd, więc chyba wychodzimy tędy, coś mi się zdaje. W sumie to kurczę, ale chyba tak. Pytanie, czy ja tam doskoczę? Pytanie, czy ja tu doskoczę? Tak, dokładnie. To jest to miejsce, z którego przyszedłem. No tutaj trochę zaczęło ścinać. No patrzcie, patrzcie. Ale chyba powinno się ustabilizować. No czasami są takie momenty w grze, ale one zdarzają się rzadko. Na szczęście. Pięknie to skoczyliśmy. Ceremonial cloth worn by priests during mass. Wygląda, że już dość jest nadszarpnięta czasem. Problemy w tym miejscu, zresztą sami zobaczycie. I nawet nie pamiętam dokładnie. Pamiętam tylko, że... Zaraz niech się Lara podniesie. Pamiętam, że... Tam przechodziłem, w tamtą stronę i tam coś miałem problemy. Zresztą zaraz zobaczymy. A, tu muszę kręcić. A, zablokowana tam jest, nie wiem co to nazwa, taki łańcuch, ten balast cały. A tymczasem, teraz może najpierw tutaj, i teraz tutaj. Oczywiście zatrzymajcie sobie i przeczytajcie, jeżeli tylko macie na to ochotę, a ja sobie zaktualizuję teraz mapę. Okej. Okay. Jeszcze zobaczymy. Tutaj coś jest. Mamy kolejne oreny. There. At least this counterweight still works.
Ha, 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 więc to w ten sposób. Ale czy ja nie powinienem, kurczę, tego opuścić? Czy to nie powinno być opuszczone? No właśnie, kurczę, nie wiem. Ale nic, dobra, weźmy to. Okej. Niech będzie to w ten sposób ustawione. I teraz tak, jak tam się kurczę... Aha! Patrzcie, to musi być opuszczone, bo ja muszę przejść po tych drzwiach tutaj w tą stronę. Logiczne rzecz ujmując. I teraz... Tam mamy mechanizm. I tutaj mamy te kosze z... nie wiem z czym. Zobaczmy. A może ja z tej strony powinienem przejść? A, już wiem, o co tu chodzi. W sumie to tak jakby to powinno być opuszczone, żeby ten wiatr, który się pojawia, ten przeciąg tutaj w tej szczelinie mógł pchnąć to w tą ścianę. No właśnie. No ale to przecież, kurczę. A widzicie, teraz sobie mogę przejść. Teraz mogę to tutaj podnieść. O. I tym sposobem. O, już nawet zadziałało. Albo i nie. No nic, przejdźmy jeszcze tutaj. Moment. Podciągnijmy to trochę. Okej. I teraz. O właśnie. O to chodziło. Teraz prawdopodobnie będę mógł użyć tego mechanizmu tutaj, żeby otworzyć te drzwi. Jasne. Ale to jest ogromne.
codex. This one is a series of meditations on willpower. Dilara poniesie w walce krytyczne obrażenia. Ekran zmieni wówczas barwę na szarą. Zdrowie zregeneruje się automatycznie. Zdrowie zregeneruje się natychmiastowo tylko raz podczas danej walki. Aha, więc jednak jakieś ograniczenia tego ulepszenia będą. Nie będzie tak kolorowo, jakbym chciał, żeby było. No to chyba wynosimy się stąd. Jeszcze tylko rzut okiem na panoramę tego miejsca. Wygląda to jak olbrzymie organy. Wciągarki to my nie posiadamy i ciekawe, czy w ogóle ona będzie dostępna w tej odsłonie gry. Aha, czyli kolejny raz skorzystamy z liny. Co nam pokazuje gra? Powinienem udać się w którą stronę? No nic nam nie pokazuje, a jeśli chodzi o mapę, no to pokazuje tutaj, kurczę. Ale tutaj, gdy patrzę, no to nie ma. Nie ma tego znacznika misji głównej. Ach, kurczę, nie o to mi chodziło, moja droga. Tutaj mi chodzi o tego X-a, co tutaj znalazłaś. This must have been a sensor to burn incense in, but it's been modified. No szczerze powiedziawszy, nic interesującego. Tutaj trzeba się zaczepić. Jest chyba tutaj. Przejście przez jakąś szczelinę. Nawet zgrabnie ci to poszło. All right, Nadia, I'm back at the installation. Any advice on where to start looking? Okay, first the seed pods. The flowers grow inside the caves around there. There's never enough of them to make you sick, so you should be able to gather some safely. The livers should be easy. The deer around there feed on the flowers, so you'll just need to track them down. As for the insecticide, I have an idea where we might find some. Grandpa taught me to read Russian, so I'm going through some old equipment manifests to see if I can find out where they stored it. I'll let you know when I find it. All right, I'll start gathering the other supplies now. Dobra, więc na razie nie ma nic do ulepszania. No wychodzimy stąd, jakby nie patrzeć. Zaraz, czy tu było przejście z tej strony jakieś? Nie, chyba... Nie, wydawało mi się.
Wreszcie, kurczę, jesteśmy na powierzchni. Holender. Trochę za późno. Może zajmiemy się w ogóle wątkiem głównym i pójdziemy sobie, kurczę, właśnie w tamtym kierunku, jak najszybciej. Ach, patrzcie, jeszcze mnie zraniły. Co, kolego, gdzie jesteś? Tutaj widzę, są jeszcze. Ale zauważyliście, że teraz już z tego łuku rzadko korzystam, więc nie wiem, czy te kawałki drewna będą mi potrzebne, ale może lepiej je zbierać, przynajmniej na wszelki wypadek. O, jest tutaj jeszcze to jedno, które widziałem. A, już nie mogę zbierać, mam maksa. A, wróć, wróć, wróć. Na razie chyba, kurczę, jest spokojnie. Coś widziałem. No co jest? Teraz dopiero możesz wsiąść, okej. A czy coś jeszcze tutaj gdzieś z której strony? Soviet soldiers. Something awful happened here. Tam musimy się spiąć, ale po drodze podejrzewam będą problemy. A, mamy obóz. Czy coś mogę ulepszyć? Tak jest. Kolejny awanturnik. Żelazna skóra. Będzie. To wszystko. Aż boję się wkraczać na ten teren trochę. Lara, are you okay? Yes, I'm at the base of the old Soviet mill.
I'm making my way to the mine entrance at the top of the facility. Can you meet me there? I'm on my way. Może wejdę do tego budynku. Comrades, this report. No i nic więcej tutaj nie ma. Muszę przejść, nie wiem, czy przejść sobie tutaj na koniec tego wagonu. Ja tutaj muszę przeskoczyć, to jest pytanie. A może... O właśnie, tak jest, dobrze. Kolejne informacje chyba. Tak jest. I z tej strony coś było. Aha, czyli zwykłe surowce. No dobra, to wchodzimy wyżej. First contact was in one of the mine shafts. They shifted all operations to retrieval, but it looks like the revolt came within a week. Workers finally had enough? You've seen this place, right? It seems like a safe bet. Let's see if we can find those manifests and join the others. All right, we'll get searching. Any word on the escapees? Likely dead. Constantine saw him go under the ice, but he's not convinced. Just keep your eyes open. Kurczę, to się nie zapaliło. Roger that. This isn't right. I'll check it out. Roger. Ale kurczę, żadnego nie mogę załatwić. Dobra, jeszcze raz. Chyba otworzę ogień od razu, nie będę już czekał. Czy ja mam tutaj zero amunicji, ale jazda.
ja mam mało amunicji w karabinie, kurczę. Ale dobra, przeszukujemy ich po kolei. Z czasem ta amunicja zostanie uzupełniona. Mam nadzieję. Tu mamy plecaczek jakiś. Nie, tu mamy kolejnego delikwenta. To mogę otworzyć? A tej szafki już nie, ale tą tak. Czyli tak, łatwopalną przeszkodę. Palną przeszkodę odpalimy w ten sposób. Kurczę, jak to się podpala, na litość boską. Tak to się właśnie robi. Może przejdę sobie jeszcze tutaj. Kto wie, co tutaj mogę znaleźć. Grzybki już widzę. The hero of the Soviet Union medal. It's the highest honor given for acts of heroism. Perhaps one of the Gulag officers. Another Soviet plaque. Ale czy jest sens tutaj wchodzić? Chyba tylko po punkty. Element łuku bloczkowego. No mamy zdobyte 2 z 4. No i dobra, i teraz... Jeszcze może tutaj podejść, ale tutaj nie, tutaj z tej szafki to już nic nie zdobędę. No i chyba, kurczę, niestety, ale rozpoczynamy podróż od nowa. Ale dobra, jakoś to przejdziemy. Całkiem długo to nie trwało, na szczęście. Tylko tak, wejdziemy jeszcze tam, tam gdzie spaliłem tutaj te szmaty, to przejście. No właśnie tutaj. Ja już wchodzę na górę. Ile mam amunicji? 33 sztuki.
Szkoda, że tak mało. Myślałem, że ktoś tam się przechadza, kurczę. Tymczasem możemy tak, wsiąść tutaj, a tego chyba nie, bo mam już pod dostatkiem. No i podejrzewam, że przydałby się obóz, żeby uzupełnić, czy żeby ulepszyć. I co, i ja tutaj albo muszę wejść jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, czyli... Czyli sam nie wiem, czy jeszcze powinienem gdzieś tutaj szukać jakiegoś elementu, na który mógłbym się wspiąć. No, przez to okno raczej nie. Co teraz? Czy tutaj mogę jakoś się przedostać? No, nie za bardzo. Chyba jedyna droga to... A, to może jest tutaj. A, patrzcie, jest. No, niepotrzebnie tutaj błądziłem na tym piętrze. Trzymaj się. I teraz ja muszę przejść chyba w tą stronę. Teraz ja muszę tutaj wyżej. I na drabinę, tak? No i to był dobry plan i to się udało. A jak przejdę tutaj, są jakieś punkciki, patrzcie. Tam dalej już mogę tylko chyba cofnąć się w tamto poprzednie miejsce, a więc wchodzimy. Kurczę, ja muszę tam się dostać. Ale jak ja mam to zrobić? W ten sposób? Kurde, i co dalej? No trochę tutaj mi to... Powiem wam szczerze, no tak, chyba muszę tędy po prostu wrócić. A jeśli przejdę tędy, nic z tego, czyli muszę jednak przejść tędy i tutaj widzę, jest jeszcze taki... A, patrzcie, co tutaj mamy. Co więcej? Another sculpture, but this one looks like a game. These pieces look familiar. I know I've seen something like this before. Nie warcaby. Co ja gadam? Coś jak domino? Ale skorzystamy tutaj teraz z tego obozu. Zobaczymy. Mamy tutaj broń do ulepszenia i to będzie być może karabin szturmowy. No może jednak, chociaż nie, wiecie, może jednak karabin szturmowy. Tutaj mamy osłonę lufy i to sobie bierzemy. Niech tak pozostanie. Obrażenia już są dość spore. Co my tu mamy? Karabin na wyposażeniu. Niech będzie.
ale ja muszę, kurczę, tam przejść. Ja myślałem, że to będzie jeszcze gdzieś tutaj. Nie, to ja się muszę, kurczę, cofnąć. Jednak nie. Myślę, że ja obrałem złą drogę jeszcze tutaj. Someone scratched something below. Directions to something hidden. A, jeszcze moment. More propaganda. Work hard to fight cold and hunger. Ale jestem normalnie zszokowany tym, że tutaj nie było żadnych przeciwników. Tam muszę się dostać, no kurczę, no. Przejdźmy jeszcze raz, bo wydaje mi się, że chyba ominąłem jakieś przejście. Jestem chyba bardziej niż pewien. Właśnie. Przejdź w tą stronę, spokojnie. No i to jest, kurczę, to miejsce właśnie, patrzcie. A, już chciałem się wspinać, ale tutaj mamy jeszcze surowce. No i zaczynają się przeciwnicy. Było tyle spokoju. Ciebie chyba załatwimy, kolego. Aj, nie tędy, nie tędy, nie tędy, tu chciałem zajrzeć. Tutaj sobie mogę doskoczyć. Ale co mi to da? To mi to da, że mogę tamtędy przejść. Ale tu jeszcze mogę po drabinie wyżej wejść. No trochę mnie, kurczę, to tutaj... Dobra, zejdźmy sobie, jeszcze wejdźmy sobie tutaj. Z tej strony, tak. W którą stronę? Chyba w tą. No jasne. Będę mógł to otworzyć. A, to jest z wytrychem. Okej, czyli muszę to przytrzymać. Proszę, elementy pistoletu maszynowego. Kiedyś na pewno się przyda. Dobra,
teraz sobie znajdziemy tutaj. Dawaj dalej. Kurczę, tylko śnieg zaczął padać, o to mi trochę przeszkadza. Nawet nie mogę przeładować, bo mam za mało amunicji. A szkoda. Piękny headshot, piękny, piękny, piękny. Ale to ci jest niepotrzebne. To ci jest niepotrzebne. I teraz... Kurczę, rzuć to. No właśnie. Będzie najlepiej. Tak, tutaj to mamy jeszcze roślinkę i to prawdopodobnie jest nam potrzebne do tego, żeby Lara mogła się uzdrawiać. Jeszcze tylko tutaj. Ile mamy amunicji? 25. To za mało. Kurczę, tutaj boję się wychylić. The Red Army finally uncovered the Temple of the Prophet's blessing. A, tutaj muszę się wspiąć. It's not Nukes. Creepy looking guy with a scarf. Ale może jeszcze sobie zejdziemy tutaj. To by mi się przydała jakaś butelka. Kurczę, nic tutaj nie znajdę. Ja nie mogę. Jeszcze raz. A, może wróć, wróć. Zejdź, zejdź, zejdź. Zejdź, moja droga. Nie, nie, nie. Myślałem, że tutaj znajdę jakąś butelkę, ale chyba to są płonne nadzieje. Także jeszcze przeszukamy sobie tutaj na górze.
Ale kurczę, no nic tutaj nie znajdę. Przecież to jest kurczę warte podpalenia, no. Niech to jasny gwint. Dobra, nic z tego, nic z tego. Zrobimy sobie tak, że teraz to, to rozbujamy sobie. W zasadzie my się rozbujamy. Chciałem powiedzieć. Are you there? I'm pinned down, Laura. You need to get out. Jacob! Shit! Coś tu mi się szykuje grubszego. Shit! They're already inside. God willing, that'd be too easy. Let me see that activity log. I think it mentioned the safe. Mam nadzieję, że to wszyscy, kurczę, od razu za jednym rzutem. Rewelacja. Tak, tego nie potrzebuję. Tutaj tego nie mogę otworzyć. Jedyne, co mogę zrobić, to zebrać amunicję. Świetnie. I przeszukać te ciała. Co dalej? Kolejna amunicja. Ta jest niepotrzebna. Kolejne surowce. No i to mi się podoba. I patrzcie. Wystarczy tylko strzelić. A jednak nie. Więc to musimy zdecydowanie podpalić. To bierzemy sobie tą butelkę tutaj. Tutaj dwa ciała jeszcze. Killer, now! This whole place is going up. Back me up! Pressing fire! Come on, let's end this! Ale nie widzę was, nie widzę was, kurczę, nie widzę. In the hole. Ah, zebrałem. Tutaj chyba zebrałem sobie z tego nieszczęśnika. Suppress the fire! Oh. Flush your ass!
wszystko ma pełne? Visual confirmation. Kill her now. Yes, sir. Fan out. We have no, her nie, surrounded. Opancerzenie. Kurczę. We got her flank. Jeden załatwiony. Aś sam dostał. Dobra, na razie skupmy się na celu. Ach, jeszcze kurczę oberwałem. Ale to już dobra. Chyba wszyscy. Teraz spokojnie mogę sobie pozbierać wszystkie fanty. Tutaj mam chyba tej amunicji pełno, tak. Jeszcze raz tylko, które ciała. Tutaj te dwa. To, dobra. Jeszcze raz się rozejrzyjmy. Jacob, we seem to be making a habit of saving each other. Thanks. I'm glad you're okay. Is that the way through? Yes. There'll be more of them inside. You don't have to do this. Can't get rid of me so easily. I still need some answers. And there's no time to waste. No, moi drodzy, Lara przebyła długą drogę, począwszy od epizodu pierwszego do momentu, w którym znajduje się teraz, zarówno i my. Także nie pozostaje mi nic innego, jak się tylko z wami pożegnać i zaprosić was do kolejnego materiału, który będzie na pewno bardzo emocjonujący. Ja pozdrawiam was, z mojej strony to tyle i do usłyszenia.